Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na rozmowę dnia. Dziś moim i Państwa gościem jest Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Marszałku, kilka miesięcy temu zapowiadał Pan, że w połowie sierpnia zostanie uruchomiona kolej szynobusowa między Swojczycami a dworcem głównym PKP. Połączenia jak nie było, tak nie ma. Dlaczego? Dokładnie mówiłem, że będzie gotowa oferta, oferta dla miasta, bo trzeba powiedzieć, że to połączenie jest połączeniem stricte miejskim, a zatem wyłącznie miasto może je finansować zgodnie z przepisami. Taka oferta powstała. Ofertę złożyłem panu prezydentowi Rafałowi Dudkiewiczowi. Pan prezydent przyjął ją ze zrozumieniem. Przygotowujemy się przede wszystkim ze względów organizacyjnych i technicznych na uruchomienie tego połączenia od początku nowego roku. Z początkiem nowego roku połączenie zostanie uruchomione. Między Wojnowem dokładnie, ale o tym wolałbym powiedzieć razem z panem prezydentem, bo to lepiej mówić o tych faktach, ale dobrze, przygotowujemy się do połączenia pomiędzy Wojnowem a dworcem głównym. Do tego potrzebna jest także zgoda Polskich Linii Kolejowych, które są właścicielem torów, do tego, żeby pociąg w Wojnowie mógł kończyć bieg, bo to jest stacja kolejowa, to nie jest dworzec kolejowy, w związku z tym tam trzeba w trybie specjalnym wydać zezwolenie na taki sposób zatrzymywania. Skoro jesteśmy przy pociągach, to chciałem zapytać, pan jest za powrotem pociągów na dworzec Świebocki we Wrocławiu? Swego czasu Gazeta Wrocławska pytała mnie o to, ja teraz potwierdzam, tak, jestem za powrotem pociągów na dworzec Świebocki, ale nie od razu i na pewno nie teraz. Musimy najpierw doprowadzić do tego, żeby w sposób maksymalny wykorzystać dworzec główny, zagęścić połączenia w ruchu aglomeracyjnym tak, żeby więcej już się nie wcisnęło na estakadę i na dworzec główny, a potem w dalszej kolejności otwierać dworzec Świebocki. To musi być skorelowane także z odbudową i rozbudową komunikacji stricte miejskiej. Z tego dworca, na który będą przyjeżdżać pociągi, z tego dworca, żeby mogło odjeżdżać dużo tramwajów i autobusów. To pewnie będzie wymagało przebudowy całego placu. To pan mówi o perspektywie 10-20 lat? Ja mówię raczej o perspektywie 10-12 lat. 10-12 lat. Tak, bo naszą perspektywę zagęszczenia linii kolejowych w połączeniach aglomeracyjnych mamy rozpisaną do 2020-2022 roku. Zmieniając nieco temat, chciałem zapytać, na jakim etapie jest, kiedy ruszy tak naprawdę przedostatni odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia? Kilka miesięcy temu mówiło się, że w październiku poznamy wykonawcę robót. Poznamy? Przedostatnie dwa odcinki, bo trzeba przypomnieć. Ja pytam o odcinek z Łan do Długołęki. Rozumiem, czyli ten północny odcinek. Północny. Tak, rozpisaliśmy przetarg. Zgłosiło się sporo wykonawców i zadało jeszcze więcej pytań, mnóstwo pytań do tego przetargu. My na te pytania musimy odpowiadać zgodnie z procedurą przetargową. To jest jeden z elementów, który przedłuża nieco całą procedurę. No a po drugie, w styczności z Krajową Dyrekcją Dróg i Autostrad musieliśmy uzgodnić sposób połączenia z drogą krajową. My proponowaliśmy połączenie w poziomie, Krajowa Dyrekcja zaproponowała i była gotowa uzgodnić tylko połączenie wielopoziomowe, więc to też wymagało pewnego przeprojektowania i zmiany na poziomie tego ogłoszenia przetargowego. Kiedy zatem wykonawca, kiedy wbicie pierwszej łopaty? To są dwie różne sprawy. Bardzo chciałbym, żebyśmy wykonawcę poznali do końca tego roku. Wykonawca rozpocznie wtedy już prace projektowe, bo to jest projekt czy przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Myślę, że te pierwsze prace rozpoczną się pewnie z początkiem 2018 roku. Te prace fizyczne. Fizyczne na samym tym etapie. Jak pan szacuje, ile ten odcinek północny może kosztować? Koszt tego północnego odcinka, no to oczywiście pokaże przetarg, ale my szacujemy na kwotę około 120 milionów złotych. My jesteśmy gotowi na poniesienie takiego wydatku. Pieniądze są zawarowane w regionalnym programie operacyjnym, a także miasto Wrocław przeznaczyło na dokończenie wschodniej obwodnicy Wrocławia, czyli na taki wspólny projekt, kwotę do 33 milionów złotych, zgodnie z naszą ugodą, którą zawarłem z miastem Wrocławiem. To północny odcinek, a co słychać na południowym odcinku? Tam chyba sytuacja wydaje się najtrudniejsza. Nieco trudniejsza, to prawda, bo tu mamy zidentyfikowany, bardzo mocny
opór społeczny, pewnej grupy społecznej, mieszkańców Wysoki. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców Wysoki. Ja rozumiem ich obiekcje. Mieszkańcy Wysoki na samym początku postępowania. Rozumiem, ale nie podzielam. Rozumiem, ale nie podzielam. No powiedzieliśmy, musieliśmy wybrać pewien fragment, więc mieszkańcy na samym początku tego postępowania złożyli protest. Protest, który przez wiele miesięcy był rozpatrywany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Teraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska tę część protestu odrzucił. Procedować zatem może nasz dolnośląski dyrektor ochrony środowiska. My złożyliśmy do tego generalnego dolnośląskiego dyrektora ochrony środowiska odpowiednie dokumenty celem uzyskania pozwolenia środowiskowego. Pewnie to pozwolenie uzyskamy, pewnie w miarę szybko, ale oczywiście zakładam, że także ta decyzja zostanie przez mieszkańców Wysokich oprotestowana, bo mają do tego prawo. Zresztą zgłosili już taki zamiar. Są trzy warianty, przygotowane trzy warianty drogi. Przez ostatnie miesiące, tygodnie był opracowywany czwarty wariant. On już jest gotowy. Pan widział ten projekt? Ten wariant, żebyśmy usystematyzowali pewną wiedzę. Trzy warianty. Jeden z przebiegiem przez Wysoką i dwa nieco bardziej na południe, omijający Wysoką, zostały przygotowane. Badania środowiskowe zostały przeprowadzone, a te wymagają całego okresu lęgowego, czyli praktycznie całorocznych obserwacji. Zostały złożone do wojewódzkiego dyrektora ochrony środowiska regionalnego. Natomiast czwarty wariant, który jest wariantem najbardziej zbliżonym do autostrady, ja też zleciłem, żeby został opracowany, tak na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli zupełną blokadę na północy. Ten jest opracowywany. Pewnie również złożony zostanie właśnie w tym, jeżeli ten wszelki wypadek zajdzie, do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. A dopuszcza pan w ogóle taką możliwość, że ten czwarty wariant będzie będzie budowany? Jak słyszę, również ten czwarty wariant jest bardzo mocno oprotestowany z kolei przez mieszkańców Ślęzy, tej miejscowości, która znajduje się de facto po drugiej stronie autostrady. Ci mieszkańcy z kolei podnoszą, że po rozszerzeniu samej autostrady o dwa dodatkowe pasy i wybudowaniu jeszcze naszych czterech, ten dziesięciopasmowy obszar drogi będzie bardzo zanieczyszczał powietrze i tego się obawiają i również deklarują, że będą wszelkimi sposobami walczyć przeciwko takiemu położeniu tej obwodnicy. No, ja stawiam sobie za cel, żeby do końca kadencji mieć sprawę wyjaśnioną, wybranego wykonawcę i żeby prace już mogły ruszyć, bo trzeba sobie powiedzieć, że ten wstępny etap przygotowania inwestycji, czyli uzyskanie pozwolenia środowiskowego, uzyskanie wszelkich innych pozwoleń jest etapem najtrudniejszym. Same prace to już jest, jak się to mówi, bułka z masłem. Do końca kadencji 2 lata, czyli do tego czasu będziemy już wiedzieć nie tyle, którędy pobiegnie tylko droga, kiedy będzie gotowa. Kiedy będzie realizowana. To prawda. No, na to się trzeba przygotować. No, szybciej się nie da. Ja chciałbym bardzo przyspieszyć pracę, no, ale trzeba szanować prawo. Trzeba także szanować prawo ludzi do sprzeciwiania się temu czy innemu rozwiązaniu. I z tego prawa sobie mieszkańcy Wysokiej korzystają. Nie obawia się pan trochę, że tej inwestycji nie uda się przeprowadzić? To pan powiedział, że jeśli budowa wschodniej obwodnicy Wrocławia nie zakończy się do 2022 roku, to nie powstanie nigdy. Stąd właśnie przygotowujemy się na różne możliwe warianty, stąd ten czwarty możliwy wariant, żeby takie niebezpieczeństwo zminimalizować. Ja nie mogę pójść na skróty, nie mogę pójść wbrew prawu, nie mogę złamać prawa, muszę działać zgodnie z procedurami, ale podtrzymuję swoje stwierdzenie i to jest bardziej może apel do mieszkańców, że naprawdę, szanowni państwo, ta droga musi być wybudowana. My tę drogę powinniśmy dla potrzeby wszystkich mieszkańców wybudować. Droga ta będzie spełniała wszelkie parametry także dotyczące ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, ale później w drugim etapie po wykorzystaniu tych środków unijnych, bo za te środki przecież ta droga ma być budowana, możemy pomyśleć, żeby dobudować dodatkowy wariant jeszcze z połączeniem do Magnic, tak żeby ruch stricte tranzytowy ciężkich samochodów zupełnie omijał Wrocław. Mieszkańcy z Wysokiej mają swoje stowarzyszenie, kiedy pan z nimi ostatni raz rozmawiał? Jest w ogóle dialog na linii mieszkańcy Wysokiej, Urząd Marszałkowski? Ja bardzo cenię, a nawet lubię poszczególne członkinie, bo to panie wiodą prym w tym stowarzyszeniu, członkinie tego stowarzyszenia. Swoje stanowiska przedstawiliśmy. Te stanowiska znalazły teraz odzwierciedlenie w przedłożonych dokumentach. Z naszej strony we wnioskach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a z drugiej strony we wnioskach stanowiących odwołanie czy zażalenie na te decyzje Regionalnego Dyrektora ze strony Stowarzyszenia Wysoka. No nie teraz ktoś nas rozsądzi. Panie Marszałku, po co powstał Dolnośląski Ruch Samorządowy?
którego pan jest członkiem. Jestem członkiem, jestem jednym z założycieli, jednym z inicjatorów tego ruchu. Dolnośląski Ruch Samorządowy to jest taka platforma, na której spotykają się samorządowcy po to przede wszystkim, żeby przedstawić swój pomysł na funkcjonowanie samorządu na Dolnym Śląsku. Ten pomysł na funkcjonowanie samorządu na Dolnym Śląsku jest trochę odsunięty od partii politycznych. My mówimy mniej więcej tak. Sprawy polityczne są niezwykle ważne i rozumiemy działanie partii politycznych, ale jednak sprawy dotyczące właśnie dróg, leczenia onkologicznego chociażby, czy kolei, są odpartyjnione, czy powinny być odpartyjnione. Powinny być od partii politycznych nieco bardziej odsunięte. Chce pan powiedzieć, że wy wiecie lepiej, jak to zrobić? Nie tylko, nie wskazuję tutaj na siebie, ale wskazuję chociażby na tych 40 wójtów i burmistrzów, często długoletnich wójtów i burmistrzów, którzy mają uznanie w swoich środowiskach, którzy wiedzą, jak prowadzić sprawy swojej gminy czy swojego powiatu, znaleźli uznanie wśród ludzi. No i ta mądrość pozwala mi na takie dosyć mocne stwierdzenie. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o budowę dróg czy robienie opieki onkologicznej, to my wiemy trochę lepiej niż partie polityczne. A myśli pan, że w starciu z partiami macie jakieś szanse w wyborach samorządowych za 2 lata? 2 lata temu pan też startował z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu. To prawda, ale patrząc na tych wójtów i burmistrzów, właśnie znowu długoletnich wójtów i burmistrzów, którym ludzie raz na 4 lata ufają i potem to zaufanie w kolejnych wyborach potwierdzają, mogę powiedzieć, że dla ludzi w wyborach samorządowych przede wszystkim liczy się dana osoba, nie zaś szyld partyjny. Szyld partyjny może oczywiście pomagać, może także przeszkadzać, ale najważniejsza jest osoba i wydaje się, że także ja w swojej kampanii wyborczej raczej prezentowałem swój, Jerzego Michalaka, pomysł na to, jak województwem zarządzać, niż prezentowałem linię partii, z której listy startowałem. Nie za szybko trochę wystartowaliście z tym nowym ruchem? 2 lata do wyborów. No to prawda, bo to jest po pierwsze tak, my chcemy swoją pracą i tym, co robimy na Dolnym Śląsku, pokazać, że jesteśmy godni zaufania, albo z taką ofertą wyjść do wyborców i poprosić uprzejmie o ich zaufanie. Natomiast przyjdzie czas na to, żeby zaprezentować to także w kampanii wyborczej takiej stricte prowadzonej. Te 2 lata to jest, myślę, odpowiedni czas na zaprezentowanie naszego pomysłu. A interesuje was tylko sejmik, czy także Wrocław? Bo w Wrocławiu na konferencji, którą w tym tygodniu zwołaliście, nie było mowy. No, to prawda, ale trzeba też powiedzieć, że bardzo ważnym, jednym z filarów tego ruchu jest prezydent Rafał Dudkiewicz. A zatem bez jego udziału nic, co dotyczy Wrocławia, co dotyczy wyboru we Wrocławiu, się nie odbędzie. Więc w tym kontekście można powiedzieć, że Wrocław nas również interesuje. Jest taka możliwość, że nawet jeśli prezydent Wrocławia zdecyduje się kandydować na, ubiegać o kolejną kadencję w wyborach samorządowych, to Dolnośląski Ruch Samorządowy i tak wystawi swojego kandydata, czy po prostu będzie popierał Rafała Dudkiewicza? To byłoby niespójne, skoro razem budujemy ruch, skoro razem tworzymy drużynę, razem myślimy o Dolnym Śląsku i razem myślimy o Wrocławiu, to trudno byłoby w tym obszarze konkurować ze sobą. To ja zapytam inaczej, jeśli nie Rafał Dudkiewicz, to kto inny z tego stowarzyszenia? No i właśnie na to przyjdzie jeszcze czas. Mamy sytuację właśnie taką, o której pan wspomniał, że jeszcze jest 2 lata do wyborów. Teraz pokazujemy swój pomysł, teraz pokazujemy realizowane projekty, a kto będzie reprezentował nas w wyborach, no przyjdzie na to czas, kiedy się ten czas wyborczy nieco zbliży. Na koniec zapytam, pan by chciał dostać szansę, chciałby pan kandydować? Ale to każdy z członków tego Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego myśli o sobie jako o człowieku, który byłby w stanie ponieść ciężar odpowiedzialności w tych wszystkich miejscach, w których mógłby kandydować, ale jeszcze raz powtórzę, najważniejsze jest to, co się pokazuje przed zaprezentowaniem siebie jako kandydata, co się pokazuje w swojej konkretnej działalności. Chyba dla mnie to jest teraz ważniejsze niż snucie jakichś ambitnych planów na to, co się za 2 lata dziać będzie z moją osobą. Tyle Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.